25 maja 2018 roku wprowadza nas w całkiem nową rzeczywistość, ale może nie jako osoby fizyczne, bo stajemy się, w ogóle jesteśmy do tej pory podmiotem przetwarzania danych, ale przede wszystkim wielkie obowiązki czekające dla administratorów i to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli ogromne obowiązki dla podmiotów przetwarzających, które jakby te obowiązki mają zwiększone, bo z jednej strony bardzo często są administratorami danych, ale z drugiej strony też świadczą usługi w zakresie przetwarzania danych na rzecz na przykład administratorów. Czy będzie RODO? Czy my to musimy przestrzegać? To jest właśnie takie niepotrzebne wprowadzenie takiej wątpliwości, czy dane, norma prawna będzie nas obowiązywać. Ona będzie obowiązywać i tutaj nie ma żadnych złudzeń, natomiast no jest ostatnie 70 parę dni na to, żeby się przygotować jako administrator, jako podmiot przetwarzający, poznać swoje prawa, poznać swoje obowiązki, po to, żeby no bezkonfliktowo wejść w ten obszar po 25 maja. RODO to jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, a z drugiej strony no, chciałbym powiedzieć, że to jest jakby nie rewolucyjny akt, bo wiele takich głosów, ale to jest jakby pełna kontynuacja już przyjętych dyrektyw Unii Europejskiej, mianowicie dyrektywy 46/95 Parlamentu Europejskiego, która już normowała ochronę danych osobowych. Oczywiście ona jest rewolucyjna w swojej treści, dlatego że między innymi takie dane zawiera jak no, sankcje finansowe, której do tej pory nie było i w związku z tym powoduje z tego powodu dużo szereg emocji u osób, bo te kary są faktycznie dotkliwe i w swojej kwocie przeogromne, mianowicie dotyczą maksymalnie do 20 milionów euro, bądź 4% obrotu globalnego. RODO jest ukierunkowane na ochronę danych osobowych wynikających z pewnych praw i wolności karty Unii Europejskiej i w związku z tym to jest bardzo ważna rzecz, żeby nauczyć się chronić dane osobowe, żeby zapewnić pewne prawa i wolności obywateli Unii Europejskiej. To jest taka naczelna rzecz, ale też warto zwrócić uwagę na to, o czym żeśmy dzisiaj mówili, czyli że zasięg działania tego rozporządzenia będzie dotyczył całego obszaru Unii Europejskiej i wszędzie powinniśmy mieć takie jednakowe prawa. I to jest bardzo ważna rzecz, takie bardzo duże pozytywum płynące z tego rozporządzenia. Świadomość społeczna rośnie i ona jest coraz większa. I tutaj jest duże wyzwanie dla administratorów danych, którzy niestety, ale muszą się przygotować po to, żeby nie dochodziło różnego rodzaju sankcji czy konsekwencji prawnych, bo niestety, czy to jest podmiot medyczny, który przetwarza dane wrażliwe, szczególnie chronione, bo tak mówi RODO, czy to jest przedsiębiorca, który ma dane osobowe swoich pracowników, czy inne zbiory danych, musi się nauczyć, znaczy musi się przygotować do RODO. I stąd też to przygotowanie nie może być jednodniowe. W wielu podmiotach, z którymi współpracuję, to jest taki długotrwały proces, który już trwa od wielu, wielu dni, który pokazuje szereg wielu problemów, których do tej pory żeśmy sobie nie zdawali sprawy, który też mówi, że trzeba w jakiś sposób przeobrazić, przeorganizować pomieszczenia, sposoby zbierania danych, czynności przetwarzania danych, żeby były maksymalnie bezpieczne, czyli mówiąc językiem RODO, minimalizować ryzyka. W ogóle to jest kwestia taka, że pełna świadomość użytkowników systemów informatycznych, że na stacji roboczej, komputerze przetwarzane są dane osobowe i w związku z tym jakby zwiększenie wrażliwości na to, co ja mogę, a co powoduje jakieś szczególne ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych. To jest indywidualna sprawa wielu administratorów, natomiast warto na to zwrócić uwagę, że taka wysoka wrażliwość użytkowników może wpłynąć pozytywnie na poziom ochrony danych osobowych administratora danych. W ogóle to otoczenie się będzie zmieniało i to w bardzo sposób dynamiczny, dlatego że ochrona danych osobowych wymusi pewne rozwiązania prawne. Ja spotykam się coraz bardziej z tym, że interesant w biurze obsługi klienta mówi, ale ja nie zgadzam się na przetwarzanie danych w takich warunkach, dlaczego ta pani ma słyszeć, o czym ja rozmawiam. To dotyczy również jednostek służby zdrowia, które mówi, jak wy tutaj zbieracie ode mnie dane, skoro za mną stoi cała kolejka pacjentów, którzy przysłuchuje się, jakie dane przekazuje. Także
no 70 parę dni i ogromne wyzwania dla wielu, wielu, wielu podmiotów.